Mam na imię Tomek. Mam 31 lat. Woda to moja pasja. Tutaj czuję się lekko, ale całe moje życie lekkie nie jest. Choruję na mózgowe porażenie dziecięce i od urodzenia nie umiem chodzić. Dziecięce. Teraz jestem dorosły. Ale u mnie dorosłość jest trochę inna niż u większości. Jest taka, jak u osób poruszających się na wózkach. Jestem uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, zawodnikiem olimpiad specjalnych, osobą, która chce czynnie uczestniczyć w społeczeństwie. Bez rodziców nie dałbym rady poznać tego, co poznałem, być tam, gdzie chciałem, widzieć to, co widziałem. Rodzice pomagają mi we wszystkim. Są moim wysiadaniem, wsiadaniem, wstawaniem, chodzeniem, schodzeniem, wszystkim. Dla nich to niełatwa praca. Muszą wykonywać wiele czynności, które dla innych są nieznane. Muszą mi pomagać. Otwierają przede mną drzwi. Aby czynnie uczestniczyć w życiu, muszą wielokrotnie się schylać, podnosić, przeciągać. Pamiętając o tym, że ja żyję, czuję, czasami się o coś zaczepię. Choć w wodzie czuję się super, to jednak do niej muszę się jakoś dostać. Co prawda są podnośniki, ale często pomagają mi przyjaciele. Trójpłetwonurka to dla mnie dużo, bardzo dużo. Czuję się wolny, otoczony opieką, spełniony. To dla mnie najlepsza rehabilitacja. Relaks, szczęście. Projekt Płyniemy Polsko to projekt realizowany z JAK Klubem Rybnik wraz z olimpiadami specjalnymi. Jest to projekt, który polega na nurkowaniu z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Olimpiady specjalne poza tą stroną sportową prowadzą również programy wspierające, programy pozasportowe, do których między innymi należy program Zdrowie, program realizowany przez Fundację Golisano. Jest to program, w którym Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach oraz Politechnika Śląska w Gliwicach postanowiła zrealizować taki projekt pomagający rodzicom dzieci poruszającym się na wózkach przy wykonywaniu czynności ruchowych, takich, które są związane bezpośrednio z pielęgnacją tych osób, z pomocą w wykonywaniu czynności życia codziennego. Badania, które tutaj wspólnie prowadziliśmy z Akademią Wychowania Fizycznego, miały na celu określenie, z jakimi obciążeniami w odcinku lędźwiowym mają do czynienia rodzice dzieci niepełnosprawnych. Cały program badawczy skonstruowaliśmy w ten sposób, że w pierwszej kolejności rejestrowaliśmy kinematykę wykonywania typowych czynności wynikających z pielęgnacji dziecka, czyli podnoszenie z różnych wysokości, podnoszenie z podłogi, jak również typowych czynności życia, czyli siadanie, wstawanie z krzesła. No i tutaj na podstawie tych badań pokazaliśmy, że dosyć duży wpływ na wartości obciążeń w kręgosłupie ma sposób wykonywania tych zadań ruchowych, czyli sama kinematyka, ale również w dużym stopniu wpływa na to odpowiednie funkcjonowanie mięśni brzucha, przede wszystkim mięśnia poprzecznego. Współczesna inżynieria biomedyczna, przesycona już powoli elektroniką i informatyką, ma tu swoje znakomite pole do działania. Jest tu znakomite miejsce dla wspaniałych, zawsze indywidualnych i spersonalizowanych projektów w zakresie komunikacji i zaspokojenia podstawowych jednak potrzeb społecznych. Projekt pokazał, że podnoszenie osoby niepełnosprawnej z wózka powinno odbywać się przy napiętych mięśniach brzucha z wyprostowanym kręgosłupem,
z trzymaniem osoby podnoszonej jak najbliżej siebie oraz unikanie szybkich ruchów pociągania, takiego szarpania w górę czy w boki, ponieważ te czynności mogą przyczynić się do powstania dolegliwości bólowych kręgosłupa oraz zmian przeciążeniowych. Rodzice, opiekunowie, nasi przyjaciele, dbajcie o siebie. Jesteście dla nas ważni.